Zapraszam na kolejne spotkanie z maturą dla opornych. Przed nami 5 zadań z matur, które były w 2021 roku. Możesz teraz sobie zastopować, spróbować samodzielnie je wyliczyć, a potem sprawdzić z dalszą częścią nagrania, czy masz dokładnie tak samo i czy wpadłeś na takie rozwiązania. W takim razie zaczynamy. Rozważamy przedziały liczbowe. Od minus nieskończoności do piątki przedział otwarty i przedział domknięty, od minus jedynki do plus nieskończoności. Ile jest wszystkich liczb całkowitych, które należą jednocześnie do obu rozważanych przedziałów? Te przedziały najlepiej sobie narysować na osi x-ów. I tutaj mamy minus jedynkę, która przy sobie miała przedział domknięty. Przedział domknięty ma zamalowane kółeczko. Przedział otwarty był przy piątce, bo był ten zwykły nawias. I pierwszy przedział był od minus nieskończoności, trwał aż do naszej piątki. Drugi przedział rozpoczynał się w minus jedynce i trwał do plus nieskończoności. Pytanie jest takie, które liczby, a dokładnie ile ich jest, tych liczb całkowitych, które należą jednocześnie do jednego i drugiego przedziału. Na pewno minus jedynka nam tutaj pasuje, ponieważ jest zamalowana. Będzie 0, będzie 1, będzie 2, 3, oraz czwórka. Piątka jest z tym naszym kółeczkiem otwartym, czyli nie należy do rozwiązań. Maksymalnie możemy mieć na przykład 4,99999 i piątka do naszych rozwiązań się nie zalicza, nie zalicza się do naszej puli. I mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 prawidłowych liczb całkowitych należących jednocześnie do pierwszego i drugiego przedziału. W tym zadaniu mamy obliczyć wartość wyrażenia tego oto tutaj z x-ami dla x-a już podanego. To oznacza, że zamiast x-a w tych dwóch miejscach mamy wstawić proponowany przez nich ułamek. I o ile ten pierwszy x nie jest dość problematyczny, zamieniamy go sobie na ten ułamek z niewymiernością w mianowniku, odejmujemy jedynkę, o tyle tutaj robi się ciekawiej, bo pod kreską ułamkową w mianowniku wpisujemy kolejny ułamek i mamy taką podwójną kreskę ułamkową. I na sam początek proponuję rozprawić się z tym mianownikiem. Można całą resztę przepisywać i tutaj sobie zmieniać, wyliczać to, co w mianowniku będzie, lub gdzieś obok zająć się tym wyliczeniem i na sam koniec dopisać je do naszego rozwiązywanego wyrażenia. Pierwsze, co nam się nasuwa, to usunięcie niewymierności z mianownika poprzez wymnożenie licznika i mianownika przez pierwiastek 3. Tutaj w liczniku trzeba uważać. Warto sobie zapisać to, co było na początku w nawiasie. Trochę nas to będzie nawigowało w naszych obliczeniach. I mamy pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3. Tutaj każdy element trzeba przemnożyć przez pierwiastek z 3 i mamy pierwiastek z 3 dodać pierwiastek z 9. Tutaj również mamy pierwiastek z 9. Pierwiastek z 3 zostaje, pierwiastek z 9 daje nam wynik 3 i tutaj również mamy 3. Możemy już sobie wpisać tutaj do naszego mianownika ten wynik, odjąć 1, albo nadal gdzieś na boku zająć się
naszym odejmowaniem jedynki. Jedynkę musimy zamienić na ułamek i zamiast jedynki będą 3 trzecie. Dlaczego 3 trzecie? Bo tutaj już był mianownik 3 i z niego po prostu korzystamy. Co otrzymamy? Pierwiastek z 3, dodać 3, odjąć 3. Kiedy zapiszemy to w jednym ułamku na jednej kresce ułamkowej, okazuje się, że trójki nam się skrócą i dostaniemy pierwiastek z 3 przez 3. I dokładnie taki sam wynik będzie w tym miejscu, bo jak się dobrze przyjrzymy, to zobaczymy, że to są takie bliźniacze elementy. I zamiast tej części wpisujemy pierwiastek z 3 przez 3, dodać 1, kreska ułamkowa i ponownie pierwiastek z 3 przez 3, który został wyliczony. Pierwszy pierwiastek z 3 przez 3 zostawiamy. Teraz tą dużą kreskę ułamkową zamieniamy na znak dzielenia, bo dzielenie i ułamek zwykły, czyli ta nasza kreska ułamkowa, są tym samym. Czyli kreska ułamkowa również zastępuje dzielenie. I tutaj mamy dodać 1/1. Dzielenia ułamków zwykłych tak naprawdę nie wykonujemy. Zamieniamy je na mnożenie i drugi ułamek odwracamy. To daje nam pierwiastek z 3 przez 3. Dodać i po wymnożeniu będą 3 przez pierwiastek z 3. I w tym ułamku ponownie usuwamy niewymierność mianownika. Pierwszy ułamek przepisujemy bez zmian, a w drugim będą 3 pierwiastki z 3 przez pierwiastek z 9, aby ostatecznie było można dodać i otrzymać 4 pierwiastki z 3 przez 3. Taka przypominajka, kiedy jest sam pierwiastek, to liczymy jako jedną sztukę. 1 dodać 3 daje nam 4 sztuki pierwiastka z 3 i odpowiedź A. Dla każdej liczby rzeczywistej x i każdej liczby rzeczywistej y wyrażenie to tutaj w nawiasie jest równe. I mamy dwa wyjścia. Albo widzimy, że jest to wzór skróconego mnożenia i tego wzoru będziemy używać, albo nie lubimy się specjalnie ze wzorami i też możemy sobie poradzić. Wzór skróconego mnożenia, który nam będzie tutaj pasował, jest pierwszym wzorem tablic plus nawias jest podniesiony do potęgi drugiej, czyli robimy a kwadrat. W naszym przypadku nasze a to są 3x, nasze b to jest 8y. I mamy zrobić 3x do potęgi drugiej, dodać 2 razy 3x razy 8y, dodać 8y do potęgi drugiej. Bardzo ważny jest ten nawias, ponieważ kiedy zapiszemy 3x do kwadratu, to tutaj już nie trzeba nic wyliczać. Kiedy zapiszemy w nawiasie, wtedy informujemy, że każdy element, który znalazł się w środku nawiasu, będzie podnoszony do drugiej potęgi i wtedy mamy wynik zupełnie inny niż za pierwszym razem, dlatego zwracajcie na to uwagę. I tutaj mamy wyliczone właśnie 9x do potęgi drugiej. 2 razy 3 daje nam 6.
A 6 razy 8 daje nam 48x. Y i na deser dodajemy do wszystkiego 64y do kwadratu i w ten sposób zauważamy dokładnie takie samo rozwiązanie w podpunkcie A. Tak jak wspomniałam, to jest pierwszy sposób, kiedy te wzory skróconego mnożenia lubimy, widzimy. A co się dzieje, kiedy patrzymy i nie do końca widzimy, że jest to wzór skróconego mnożenia albo nie wiemy, który z tych wzorów dopasować. Wtedy zaglądamy w naszej głowie do takiej informacji, dość prostej, bo na pytanie 5 do potęgi drugiej zapewne większość z Was odpowie 25. A nas interesuje ten proces pośredni. Co trzeba było zrobić, żeby otrzymać z 5 do potęgi drugiej 25? Trzeba było dwa razy pomnożyć ze sobą piątki. To robimy automatycznie, nie zastanawiamy się nad tym, a dokładnie tak samo działa mnożenie w przypadku nawiasu. Mamy nawias do potęgi drugiej, czyli musimy zrobić nawias razy nawias i wyjdzie nam dokładnie to samo, co podczas korzystania ze wzoru skróconego mnożenia. Można powiedzieć, że trzeba napisać jedną do dwóch linijek więcej niż korzystając z tego wzoru. Pomnożymy sobie po kolei wszystkie elementy. Później zredukujemy wyrazy podobne i zobaczymy, czy faktycznie wynik wyjdzie nam taki sam. Już prawie kończymy. Redukcja odbywa się tutaj tych środkowych elementów. 9x kwadrat dodać 48. X, y i 64y kwadrat to jest dokładnie to samo, co przed chwilą wyszło nam ze wzoru skróconego mnożenia. Którą metodę wybierzemy? Nie ma największego znaczenia. W obu przypadkach wyjdzie nam poprawny wynik. Przed nami kolejne zadanie, które wymaga użycia wzoru skróconego mnożenia lub metody mnożenia nawias razy nawias. Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie, które jest zaprezentowane, jest równe. Trzeba je wyliczyć. Ja proponuję tutaj, z uwagi na ten minus, który jest pomiędzy dwoma nawiasami, obliczyć sobie te wyrażenia całkiem osobno. Pierwsze z nich wyliczę, korzystając ze wzoru skróconego mnożenia, tego drugiego w naszej tabelce przypominającej, który ma minus w środku. A będzie x, b będzie jedynką. Czyli x do kwadratu odjąć 2 razy x razy 1, dodać 1 do kwadratu daje nam x kwadrat, odjąć 2x, dodać 1. I mamy gotowe pierwsze wyrażenie. Drugie obliczymy drugą zaproponowaną przeze mnie metodą, czyli mnożeniem nawias razy nawias. Mamy tutaj 2 minus x i w drugim nawiasie piszemy dokładnie to samo. Przemnażamy sobie 2 razy 2. Mamy 4. 2 razy minus x. Mamy minus 2x. Minus x razy 2. Mamy ponownie minus 2x. I minus x razy x daje nam plus x kwadrat. Redukujemy sobie nasz środek i mamy 4 odjąć 4x, dodać x kwadrat. Teraz oba wyniki zapisujemy sobie i w
poleceniu kazali nam wykonać odejmowanie, nie bez przyczyny, bo jest ono podchwytliwe. Dlatego zawsze to, co sobie wyliczymy, warto zapisać w nawiasie, żeby nie dać się złapać na te zmieniające znaki, których nagle nie zmienimy i otrzymamy inny wynik. On na pewno będzie w odpowiedziach. Będziemy się zastanawiać, dlaczego wyszła inna odpowiedź. Przecież mam wszystko wyliczone i tak nie wychodzi. A właśnie tutaj jest cały szczegół i podchwytliwość. Przemnażamy minus przez każdy element nawiasu, bo jeśli nie ma nic przed nawiasem, to tak naprawdę stoi tutaj niewidzialna jedynka. I wszystko mnożymy minus 1 razy poszczególne elementy naszego nawiasu i wtedy otrzymujemy minus 4 plus 4x i minus x kwadrat. I wtedy nasze x do kwadratu redukują się, nie będzie ich w odpowiedzi. Mamy minus 2x i jeszcze dodać 4x. Jak to zredukujemy, zostają nam 2x, 1, minus 4, daje nam minus 3 i mamy ostatecznie odpowiedź A. Przed nami ostatnie zadanie, w którym trzeba wyliczyć iloczyn wszystkich rozwiązań i równania. Na początek zajmujemy się równaniem, ale można sobie podkreślić, że będziemy liczyć iloczyn. Czyli nawet jak wyliczymy równanie, to jeszcze nie będzie koniec naszej przygody z tym zadaniem. Przepisujemy sobie to, co każą nam wyliczyć. Pewnie niektórzy z Was będą już chcieli przemnażać te nawiasy, ale podpowiem, że to nie jest pójście w kierunku światła, a wręcz przeciwnie, w kierunku ciemności. Nie wymnażamy. Kiedy oni w zadaniu podają nam nawiasy, to my się powinniśmy cieszyć, bo nam trochę ułatwili sprawę. Dwójkę w naszych rozważaniach całkowicie pomijamy, a każdy z nawiasów przyrównujemy do zera. I o ile tutaj nie ma większej trudności, przekładamy czwórkę na drugą stronę i mamy nasze pierwsze rozwiązanie. O tyle w tym miejscu mogę się założyć, że większość z Was zrobi dokładnie to samo. Przełoży sobie jedynkę na drugą stronę, czyli pójdzie drogą na skróty i wyciągnie pierwiastek i pierwiastek jedynki będzie wynosił 1. W tym momencie iloczyn obliczacie. Iloczyn jest to wynik mnożenia. 4 razy 1 jest 4 i zaznaczacie tą odpowiedź, a później dziwicie się, że jednak ona była niepoprawna. Jest coś bardzo ważnego, na co niekoniecznie szczególnie zwraca się uwagę, że pierwiastkując drugiego stopnia pierwiastek, oprócz jedynki otrzymujemy wynik minus 1. Bo my nie wiemy, co autor zadania podstawił, że dostał jedynkę. Wiemy, że 1 do potęgi drugiej to będzie 1, ale minus 1 do potęgi drugiej to też jest 1. My nie wiemy, od którego wyniku tworzył sobie całe zadanie ten autor, dlatego rozważamy dwa przypadki. I dopiero wtedy otrzymamy dobry wynik, kiedy wymnożymy wszystkie trzy rozwiązania i zamiast czwórki zaznaczymy minus 4. W tym zadaniu właśnie ten element pójścia na skróty często Wam gdzieś umyka. Dlatego bezpieczniej byłoby x kwadrat minus 1 rozłożyć wzorem skróconego mnożenia, tym, który nas informuje o dwóch nawiasach, i wtedy, mając dwa nawiasy, w
wiemy, że będą dwa rozwiązania. I tutaj już bardziej widać rozwiązanie równe 1 i rozwiązanie równe minus 1. To jest bezpieczniejsze, ale nie każdy z nas potrafi tak łatwo zauważyć wzór skróconego mnożenia, akurat ten z nawiasami, czyli to jest drugi sposób. I trzeci, równie bezpieczny jak drugi, jest liczenie delty. Przyjmując, że a jest równe 1, b nie mamy i c jest równe minus 1, również nam wyjdą dwa miejsca zerowe, 1 i minus 1, ale to rozwiązanie numer 3 jest zdecydowanie najdłuższe. Warto więc zapamiętać w tej metodzie na skróty, że tutaj jest dodatkowe miejsce zerowe, bo pierwiastkując drugi stopień mamy dwie możliwości. I jak to zapamiętamy, zaznaczamy poprawną odpowiedź B i w ten sposób udało nam się wykonać 5 zadań o podobnej tematyce. 3 ostatnie dotyczyły typowo wzoru skróconego mnożenia, 2 pierwsze dobrałam tak mniej więcej podobnie, żeby jakoś ten odcinek nam się tutaj ładnie skleił. Zapraszam do komentowania, do pisania w komentarzach, z czym sobie nie radzicie, jakie chcielibyście tutaj w tej serii matury dla opornych zobaczyć odcinki. Możecie też pisać, czy udało Wam się rozwiązać poprawnie te zadania. A jeśli prezentowany materiał podobał się Tobie, zostaw łapkę w górę i subskrybuj, a będziesz na bieżąco z kolejnymi materiałami.